Okej, widzowie, wiecie jednak, co się okazało? Na szczęście zdobyłem netherite. To wy po prostu, czyli ten diamentowy miecz jednak się nie spalił, bo poza, kiedy nie nagrywam, to wy coś stało, straciłem ten miecz diamentowy, dlatego tak długo pracowałem. Widzę, teraz z tego netherite'u skraftowałem i przepaliłem na odcinku, ale niestety ale ten odcinek się nie nagrał. Ale okej, wracając do po prostu tego to. To ogólnie teraz szukamy żelaza, bo żeby dostać netherite'owy kill off, to potrzebujemy żelaza. Dlatego, bo musimy zdać takie coś, bo po prostu, no, skomplikował dużo rzeczy, ale tylko to, co muszę wiedzieć, to po prostu, że teraz, że właśnie kończymy i że niedługo skończymy, za bardzo niedługo już zrobimy. Po co mimo tych XD, okej, mam 32, więc widzowie, lecimy pokopać. Ja będę na szyfcie, bo jeśli będzie jakaś lawa, to wtedy i większość wykopałem, większość tych i może diamenty przy okazji znajdę. XD widzę, złoto. Więc, że będzie tu dużo stawiania bloków, dlatego, bo wcześniej dostawiliśmy te surowce po prostu w jaskini, nie musimy zbyt dużo kopać, a teraz będzie dużo więcej kopania. Bo ogólnie łatwiej znaleźć żelazo po prostu kopiąc. U widzowie. Jest, nie zwiedziliśmy tego. Okej, widzę, mamy następne tutaj rzeczy, których nie zniszczy, których nie zniszczyliśmy, więc. Więc się cieszę. Okej. Lecimy. O, więcej żelaza jest. Okej. No i teraz już będziemy mieli jeszcze więcej żelaza. I szukamy, widzę teraz bardziej. Widzę, ten odcinek miał polegać na tym, że szukam jakby diaksów, ale potrzebuję najpierw, bo wolę netherite'owym kill off kopać, bo będzie szybciej. Ufa, że mnie tam akurat nie było. Okej, idziemy dalej. Tam, gdzie jasno, tam źle. Bo tam, gdzie jasno, ogólnie tam, gdzie
jasno przez lawę, to jest ogólnie dobrze, bo jeśli jest dużo obsydian, to znaczy albo ja rozlem to, a ja chcę iść w nowe miejsca, bo nowe miejsca nieoświetlone oznacza, że nie ma tam już skąd, że wszyscy. Chyba 3 na 3. Fajnie to akurat tak się wyszło. Okej. Trzydzieści żelaza. Żelazo, jak mógłby go nie zuwarć. Bo żelazo ogólnie dosyć wtapia w tło. Miedź też będzie w 1,17, bo będzie miedź w 1,17. Dosyć się cieszę. Jakbym tak początkowo to kolegów z klasy, to oni powiedzieli, że gdybym grał w Minecrafta i lat tam, kiedy byłem jeszcze, to powiedziałem, ej, skąd mówisz, że żelazo to żelazo? Powiedzieli mi, że nakreśl kratce. Jakby Minecraft wtedy wydało mi się taki, jakby jak znajdę diamenty, jakby nie wiem nawet jak wyglądają. Byłem wtedy takim dobrym, że jakby nie wiedziałem jak zdobyć, nie miałem w ogóle narzędzi. Byłem rączką kamienia, wszystko po prostu dla mnie kamień był rzeczą, która była niezniszczalna, jakby kamień nietykalny. Kopałem tylko dirta i budowałem z dirta, a potem odkryłem, że można craftować. Wtedy dla mnie był taki wielki przełom, że jakby taki bym takim dobrym Minecrafta, a teraz mam już diaksy. Nie wszyscy byli, kiedy na przykład ten kolega Crimson znaczy on zawsze nigdy nie był takim dobrym, bo czytał taki poradnik. Trochę redstone'a. Widzicie, widzowie? Widzicie, jaki mam dobry nawyk, widzicie? Ja nigdy nie kopię pod siebie. Nawet jak się są diaksy, to wtedy ja nigdy nie kopię pod siebie, bo wiecie, jak są diaksy, to ja zawsze podkopuję. Bo zawsze czuję jakby, że coś może się stać. Mam takie przeczucie. Jestem większym zwolennikiem kopania nad siebie, bo jest dosyć mała szansa, że będzie tam grabel, jeśli będzie w to po prostu.
A jeśli będzie lawa, to po prostu szybko tamuje. O. To ciągle po tych samych miejscach. Gdy mam tak teraz tak mało, że pytacie mnie na pewno. Antaku, jak już ty wróci do domu, ja po prostu wykopię się na powierzchnię. Bo nie kilnę się po prostu. Bo teraz mam już, jak umrę, to wtedy umrę. I stracę wszystkie itemki. Ja nie gram na Keep Inventory True. To jest creepy. Dlatego boję się, że stracę. Dlatego teraz już nie kopię pod siebie. Zrobiłbym, wiem, widzę co, automatyczną farmę żelaza. A złoto się przyda do kraftowania netherite'u. Lapis do czantowania, więc sądzę, że teraz idzie leci mi do góry. Ej, co ja mam tutaj? A co? 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 Dosyć dobry item. Sorry, jeśli będzie jakiś szmer w tyle. O nie. Okej, nie, nic nie widzę, okej. Więc... Dalej to budujemy, kupimy. O, widzimy, że już, czy widzę, że już teraz się wykopiemy na powierzchnię. Więc co byśmy zamogli, bym zrobić mądrzejsze dwoma kumulami. Głupi ja. Widzowie, patrzcie, to są moje kopalnie na 40 levelu. Ja tu byłem. XD. Okej. XD, więc ja tu byłem. Jeśli to menu, które się pojawiło. To jest coś menu, tak jaki mam, bo mam jakąś Xiaomi, tam jest taki menu, tak to jest automatyczna aplikacja Game Turbo i na przykład w Minecraft się szybciej ładuje i nie masz takich lagów dzięki tego. Kupmy się do góry. Wiem, nigdy nie powinno się kupać do góry. Ja zawsze sobie patrzę, ja zawsze mam jedno pochylenie. Włączony.
Widzę, chyba się jesteśmy na terenie gór. Bo, wiecie dlaczego? Patrz, jesteśmy już chyba zaraz na 50, średnio 64 kratka. To jest już na powierzchni, więc zaraz widzę, będziemy na powierzchni. Średnio tak 64 kratka, to już 65, to już powierzchnia. U 60. Mówiłem. O nie, włączyć mi ją pochodnie. Mówię, widzę, że jest ten tytla trochę w wyższym terenie. Widzę, patrzcie. No i kawałek od. No i wracamy. Szybki sposób na trochę przyjemności. Żartuję, okej, okay, więc mam tutaj stejka. Część przepalę. Dwa na osiem około wystarczy. Więc bym z jedną trochę więcej dał. No może nie tyle, więc około tyle. No. I tutaj dam nos U13. A to tu musiałbym ze spokojnie dać z taki no porządne 4. I tutaj tak z tyle i 2 no i ostatni. Trzynaście. Wow, to już się przypaliło. Drewno nośne potrzeba. Jedno. Patrzcie, o. Takie coś tutaj. O właśnie. I tutaj coś takiego. I tutaj chyba to plus to. Mamy skóry trochę. Posłyszę, że skóra naprawi ogólnie w tym chyba. Czy to. Jak szybko on niszczy prosto. Proszę to. Ale wiem, że jest ultra wytrzymały. I coś. Pytanie.
Okej. To sądzę, że teraz zadowolę. Spokojnie. Widzę, teraz zrobię sobie kowadło, dlatego, bo w nim na przykład dodamy takie, tylko muszę napełnić. Wiecie, kowadło jest ogólnie mega drogie. Patrzcie, raz, dwa, trzy to kosztuje. Kowadło ogólnie są mega, mega drogie. I czy ja bym zrobił? Gdzie mam mega mało drewna ogólnie. Ja nie mogę. Mamy teraz 8 sekund. I na początku przerobimy tak, potem tak i potem tak. Lub nie. Od razu przeróbmy. Tak. No, ale to najbliżej mnie niszczy. O wiem, o jakie było pytaj. Czy jeśli zrobię tak, to czy mogę w tym dodać to do tego? To do tego? Szkoda ogólnie, no. On będzie tylko... Będę się coś szybko wykazać. Ale skrawczę sobie tylko żelazny. Kilofów. Wydajność 1. Co? No to zrobi niezniszczalność. Z 1. Ogólnie słaby drop.
Tak, jeden atak. Tak się da. Czyli mieliśmy tak dużo, a teraz tylko 19, bo tutaj że kowal jest ultra drogie. Okej, nie, sorry. Dodam. Tak, kilo do takiego. Fiu, że da się, nie da się tak dodać. To było trochę bez sensu. Jakby się niechcący zmarnowało. Czyli muszę powiedzieć. Wydajność. No to dajemy. Slapis. O nie, mam tylko trzeci level. A. Ale. To jest jeden, to dwa. Okay, to dwa, więc te, kiedy mają, te, które mają dwa, można połączyć. Który ten ma dwa. I ten ma dwa. Cztery kosztuje. Szkoda, okej, okay, to na farmy sobie. Patrzcie, jak to się skończyło. Nie chcę sobie psuć żelaznych kilo, więc użyłam netherite'owego. Jestem. Dlaczego po prostu, nie wiem dlaczego o tym nie pomyślałem, mam teraz genialny pomysł, po prostu jak mogę o tym nie pomyśleć, ale dosyć słaby, jeśli umrę, ale już mogę sobie gdzieś, ale mam nadzieję, że wtedy ta wydajność mi nie zniknie. A tu nawet teraz, bo to był chyba ten był dobry i ten był dobry, a tak. Nie zniszczałem dwa i wydajność dwa. Teraz moje nowe zwykły z resu zbiorem. Mam nadzieję, że ten
zaje fajny drop mi się nie skasował. Bo chyba tak się dzieje lub oby nie. Mam na jednym taki mega fajny wydajność. Wydajność 2, a to mam na tym. Koszty 3. Okej, okay, to się nie kasyfił. I kod 2 router zniszczymy. Okej. Lecimy. Chyba na kwarcie najszybciej expi. Czyli najszybciej to się expi na farmie expa. Lekarz wie, to jest farm przez expa. Zobaczmy, jak to działa. O tak, widzowie. O tak. To jest lepszy niż netherite'owy kill-off. To? To kobiet netherite'owy kill-off. Ja nie mogę, kto by grub netherite'owy kill-off, tylko netherite'owy kill-off z takim ulepszeniem jest jeszcze lepszy, ale to jest dużo tańsze niż netherite'owy kill-off, a kopie nawet lepiej. Kosztowało mi je trochę, tylko trochę lapisu, no i kilka leveli, które się szybko wbija. Więc jakbyśmy tu spadli, to byśmy umarli. Za dużo się naglądam Dreama. Przez Dreama takie ultra trudne, po czym się wydają banalnie ciebie próbować i umieram przez... Więc Dream mnie nauczył się. Dream robił jak zjeść na pieczywko, czy przez takiego youtubera Dreama. Ale on robił mega takich ultra trudnych rzeczy i on robi to tak, jakby to się wydawało banalne. I przez to inni youtuberzy tak robią, przez to umierają. Czy niektórym się udaje. Ale nie jestem może takim koksem. Ja mam taki rzecz jak Dream, w zasadzie kto by umiał. Ale wolę tym kopać. Netherite to by... Więcej widzę jeden ten Netherite, to w ogóle... To był po prostu bez sens. Bez to tylko jeden Netherite. Ten się tylko jeden netherite, co mogę od tego wymagać. Drewniany kill of efficiency milion. Nie, na kill of chyba nie da się efficiency narzucić. Tak na mnie rodzią oczywiście. Efficiency, miecz, efficiency, ej, quiz na sobę, czy gra węgla w stacji, spytasz ją, czy masz miecz efficiency, czy masz miecz efficiency 5. Wydajność 2, więc jeszcze jakiś inny, co?
To jest niezniszczy wydajność. A to jest co? Wydajność jest okej, po prostu. Trochę wydajności zawsze spoko. Tylko jeśli oby się tamto 2 kilo było połączyć. Siedem. A, to spok, szybko się wbije. Wydajność się, a to jest, to się da, a das, a mogę, okej, nie, to jest ten najlepszy, chodzi mi o ten i o ten, i tak zrobię. Nie, on ma tylko wydajność. Okej, bo widzę, ja nie służę tego, bo on, bo ten widzowie ma. Okej, się budujemy. Okej. Sorry, widzę, miałem przerwę, musiałem pójść na ping-ponga. Statua, ale okej, nieważne. Hej, gdzie było? Okej, tutaj, bo dla mnie minęły prawie 2 godziny i dlatego jestem taki trochę, chyba akurat problem spor, więc... Okej, więc... Musimy sobie trochę na expić. I tak bardzo nie obchodzi... Sam surowiec, tylko potrzebuje expa. Czy zbudujmy się? Wow, wow, wow. Patrz, jak szybko się... Okej. Dlaczego jest tak jasno nagle? A, bo tam był ogień. Okej. Jak szybko jeszcze ten... Ktoś tu ma z tego expa.
Okej, widzę, ale odkryłem, że już muszę kończyć ten odcinek. Ja tylko szybko dostaję do wystarczające levela i wracam do domu. Bo to jeszcze nie mam miejsca i boję się, że nie będę mógł tego już zmontować, więc szybko najpierw to... Czy stop? To... Do tego, potem to... Do tego 9 expa 9, ja nie mogę. Ty tak, że 9, jakby to taka mała liczba. No wiem, co porobię sobie, jak wiem, jak to będę trochę ekspa. Wracamy. Czekaj, nie mogę wejść do ekwipunku. Okej, więc... Czy schowadłki? Więc musimy coś poprzepalać. Może stone to poprzepalamy. Okej. Co daje expo? Nie widzę, muszę zejść jak z piarką w następnym odcinku. Nie widzę, to za wolno idzie. Musimy poszukać jakiegoś tego medlu. Właśnie widzę, tu miał być jakiś 30-sekundowy koniec, że miał miejsce. Idziemy teraz przy okazji nagrać następny odcinek, ale nie mogę. Bo to ma być, że tworzymy legendarny kill-off, ale musimy go zrobić najpierw. I nie będę, bo nie chcę was clickbaitować, bo ja nie tworzę clickbaitów. Pokażę odcinek, to prawda i dlatego... Jak klikacie w mój odcinek, to żeby to każdy razem po prostu klikać w moim odcinek, to nazwa mówi, jak wygląda odcinek. Nie jak... Co wy chcecie, bo jakby nie będę do was oszukiwał. To jest clickbaitowanie. Ja nie clickbaituję, bo to jest niefajne. Czy ja nie lubię, jak mój ulubiony youtuber mnie clickbaituje, ale to ja nie będę clickbaitował was. Bo nie rób nikomu, co tobie niemiłe. Ja nie lubię, jak ten youtuber tak robi. Dlatego muszę tak poćwiczyć, mieć tak ok. Ty może tak przekręcę, bo teraz będzie prawidłowo. Jedz, okej, okay, kowadło, gdzie jest kowadło, gdzie jest kowadło, gdzie jest kowadło. A mnie weku, owszem, jest trochę bez sensu. Tak, no i, a czy w drugą stronę będzie taj? I reg legendarny. Le... To poza tego już tutaj jedną więcej ekspa, co? Jaki skam, widzowie, co? Jaki skam, widzowie, patrzcie, już sądzimy. Co, widzowie, mam to pod portalem? Kwarc, ja nie mogę. Okej, teraz. Teraz myślę, że za mało.
Wezmę to jeszcze, żeby nie znikło. Jeśli to teraz powie, że potrzebuje, że taka długa nazwa, że będzie potrzebował 11 ekspa, to ja po prostu to zabiję. Ja wrzucę to do ten głupi kilo w dolawie, jeśli tak będzie. To Kill Wow, niezniszczalność 3, wydajność 3, wow. Więc ja zrobię sobie do screena szybko. Okej, tylko szybko włączam. Gdzie jest legendarny Kilof? Co, który, co? Okej, trzymam go tylko muszę. Co? Ja nie mogę, jakieś zdzierstwo. Okej, więc subskrybujcie, komentujcie i pa!